serdeczko, witajcie w moim pierwszym vlogu na kanale. Dzisiaj zajmiemy się szczegółową prezentacją naszego New Hollanda. Troszeczkę się dowiecie o nim, co się działo przez te lata, co go mamy. Wyjadę, ustawię i zaczynamy. Czujnik został zakupiony w 2013 w sierpniu. Przychodzono z Amazonką. A taka ma historyka na początek. Czemu akurat New Holland? I czemu akurat ten model? Oglądany były kilka marek. John Deere był oglądany, ale tacie się nie podobał, bo był ciasno w kabinie. Było, co było jeszcze oglądane? Massey. Tak samo w kabinie było ten. Coś tam mu się nie podobało. Za dużo nie pamiętam, bo miałem 13 lat, za dużo tego nie pamiętam. Co tam było jeszcze oglądane? Klas był oglądany. Ale też jakieś tam minusy miał, mi się nie podobało. Pierwszym czynnikiem New Hollanda był oglądany New Holland model T60, chyba 50, jak dobrze pamiętam, bo tam jeszcze stare oznakowania były. Potem był ciut troszeczkę większy, ale też w przedziale 140 koni. No i potem zmieniły się oznakowania. Był taki okres w zasadzie, że New Holland zmienił swoje oznakowania. No i padła decyzja, że bierzemy model T7210 na Rage Command. Ale wszystko ładnie, pięknie. Do zakupu ciągnik, no, przygotowany do odbioru. My go odbieramy. Przedam wszystko ładnie, pięknie. I w czasie powrotu, taka mała historyjka, w czasie powrotu do drogi, do domu, okazało się, że włączamy 19 bieg, ciągnik nie jedzie, staje. Co jest grane, nie powinno być takiego, czego się dzieje na ciągniku. No tata myślał, że na początku coś źle walczy, bo to pierwszy ciągnik na rewersie, na takiej skrzyni, że coś może jakieś obroty słabe, czy coś, że ten bieg się nie załącza. No, ciągnik postał u nas 3 dni. Trzeciego dnia pojechał na serwis. Na serwisie rozebrali go i się okazało, że w skrzyni biegu nie było ani wałka, ani jak bodajże chyba trybu od 19 biegu. No i oni mówią, że to zrobią. Wszystko ładnie, pięknie i nam go dadzą. Ale kto by chciał nowy ciągnik, nic nie jeżdżony w polu, 0 praktycznie motogodzin, chyba tam 5 czy 6 motogodzin miał, już mieć rozkręcany. I tato się nie zgodził, mówi, że tego modelu nie weźmie i chce, żeby dali nowy, taki sam model. Ale na taki sam model trzeba było czekać chyba 3 miesiące, czy coś takiego było w tamtym czasie. No i przyszedł ten ciągnik. Bez tuza, tuz dokładaliśmy. Ten ciągnik jest gabarytowo większy, mocniejszy, szerszy, wyższy, jak widać w porównaniu z 210 i ma amortyzowaną oś. To jest plusem tego silnika, że ma amortyzowaną oś. No i w międzyczasie, jak czekaliśmy na ten ciągnik, bo na ten ciągnik chyba było bodajże miesiąc czasu czekać, bo tą 210 odbieraliśmy na początku lipca 2013 roku i ten ciągnik przyszedł w sierpniu. I przez ten okres czasu żniwa się zaczęły, a tu ciągnika nie ma, nie? I przez ten okres czasu dostaliśmy na testy taką demówkę z 2012 roku T7270 na autokomandzie. Ciągnik bardzo dobry, o dużej mocy, spisywał się fenomenalnie z naszą talerzówką, którą sprzedaliśmy nie tak dawno, chyba 3 miesiące temu. Kvernelanda 520 miał, elegancko chodził. Porobił to, co miał porobić i go oddaliśmy. I w międzyczasie wrzucę wam zdjęcia, jak wyglądał. I mieliśmy 3 New Hollandy na swoim gospodarstwie.
i 3 o różnej mocy na różnych skrzyniach. I tak, jeśli 10 była na raid komandzie, skrzynia dobra, ale by zakresy trzeba było tam pół biegi włączyć. To był taki swoje też, że przy każdym jak przychodziło się na zakres inny, tam ABC między ABC by trzeba było taki pół bieg z tyłu tego joysticka włączać. Ten model jest na power komandzie, takiego czegoś nie posiada. Jest tylko między 12 a 13, trzeba mieć tam odpowiednie obroty, żeby nie było takiego szarpnięcia. Ale to jest już kwestia sprawy. Na początku to wychodziło średnio, teraz wychodzi elegancko. Jak się już wydaje, że mamy już go 7 rok, będzie miał w sierpniu. A 270 była na autokomandzie. I tak, do tego ten ciągnik ma troszeczkę, jak to powiedzieć, przy mały pół, jak mogliście sobie zauważyć na filmikach. Bo ma 4-skiwowy Unia Wadia, który tam dalej stoi za Witką i Ruskiem. No właśnie, bo to jest zbudowane, żeby maszyny były głównie brane pod tą 210 i nie było przypuszczane, że taki właśnie na przykład nie trafi. O takich gabarytach. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni z tego modelu. Teraz przejdziemy się dalej i będziemy omawiać poszczególne kwestie, co się działo. To tak, ciągnik ma moc nawionową 100 chyba, bodajże tam 167 koni znamionowej. Maksymalnej ma chyba tam niecałe 220, chyba 218 czy coś takiego. Cały waży około 8,5 tony. A teraz balast ma 1000 kg, to tam z balastem będzie ważył około 10. No, TUS był zakładany w własnym zakresie, bo ciągnik przyjechał z Amazonką, znaczy do dealera bez przedniego TUS-a. Miał taki obciążnik przy tym przymocowany, żeberkowany, a ten obciążnik został od 210. Od 210 został. No i w międzyczasie wam tam rzucę zdjęcia, jak wyglądał, jak przyjechał do nas. Przyjechał z Amazonką, pierwsza jego praca w naszym gospodarstwie był siew rzepaku. Ciągnik chodzi, można powiedzieć, bez żadnych większych awarii nie miał. Taka jedna pierdółka, co była, jak jeszcze był na gwarancji. I ciągnik był myty, szafo go mył, ciągnik był myty. No i musiała mu woda zalecieć na alternator czy coś takiego. No i po skończeniu mycia chciał go odpalić. Wchodzi do ciągnika, prądu nie ma. Zamiast poczekać, żeby ciągnik wesnął trochę z tej wody, to włączył prąd. No do garażu jakoś wjechał tym ciągnikiem, ale po następnym odpaleniu z tego garażu, żeby z nim wyjechać chcąc, wchodząc do ciągnika, nie było już prądu, tak samo. No, włączam tam z tym przyciskiem na tym, na w kabinie, włącza się prąd, nie ma prądu, nie ma i nie ma. To trzeba było dojść na sobie, żeby dowiedzieć się, jaka jest przyczyna. A spalił się jakiś tam taki malutki moduł. Nie pamiętam jego wartości. Jak wygląda, jak przerywacz 60, ale nie pamiętam, ile on kosztuje. To była taka jego taka awaria z naszej przyczyny, winy. A tak to maszyna chodzi bez żadnych takich awarii, bez naszych winy nie miał. Przejdźmy się do tyłu. No tak, 4 pary wyjścia hydrauliki. Na pompie może podnieść chyba bodajże 10-400 około, coś takiego. Kilogramów. Opony ma z tyłu 650x75R38. A z przodu ma 600x65R28. Ciągnik ma 1738 matogodzin.
troszeczkę mało, jak te 6 lat, ale no cóż, tyle jest areałów, ile jest, bo ma 70 podorkę. Był zakupiony z myślą, że będzie więcej, że co roku coraz więcej, ale nie było takiej okazji, żeby dobrać. W rozsądnych oczywiście pieniądzach za hektar, bo jak się słyszy, ile niektórzy dają za hektar i że aż głowa od tego boli, na przykład 85, tam więcej, i ryć człowieku potem 50 lat na tej ziemi, żeby się spłaciło i wyszło na zero. A tu nie o to chodzi, to chodzi o to, żeby kupić i mieć jak najszybciej z tego pola, żeby było zyski, ale tak nie jest, bo wszystko idzie w dół. Wszystko idzie w dół, pszenica idzie w dół, ale a koszty nawozów, środków ochrony roślin to tak idą do góry, że głowa mała. Tak, ciągnik posiada dwie prędkości WAM-u, 540 eko przy 1569 obrotów i 1000 uzyskuje 1000 obrotów na wałku, uzyskuje już przez 1893 obroty. Tak, tak jak mówiłem, posiada ośkę amortyzowaną, to przy tej klasie ciągnika to już podstawa w dzisiejszych czasach, żeby mieć amortyzację ośki ciągnika elegancko. Posiada tempomat, może sobie zaprogramować, jakie obroty się chce w danej maszynie. Się tutaj, jak się już tam zaprogramuje, to tutaj się naciska przycisk i się go wyłącza i włącza na polu. Ma blokadę mechanizmu różnicowego. Może być na stałe, może być automatyczna. Tak samo jest z przednim napędem. Może być na stałe, może być automatyczny. Tych funkcji nie używamy zawrotu, bo nie, no po prostu jeszcze nie ma takiej, że też tam ciągnik zawracał, jeszcze nie mamy takiej potrzeby. No i ten przycisk jest od dwóch trybów automatycznej pracy krzyniwego, czyli polowego i transportowego. Polowy jest do 14 biegu, a startuje od 8 czy tam 7, nie pamiętam dokładnie. I sam zmienia ciągnik w zależności jak ma ciężkie i jakie ma obroty na silniku. A transportowy jest od 15 z wyż. No, sam tak samo zmienia, elegancko chodzi. Nie szarpie skrzynia jak bajka. Tak, cztery pary hydrauliki, tak jak mówiłem. Cztery pary hydrauliki. No, silnik jest na power commandzie. Wszystko, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem na ten temat. Na temat tego naszego świetnego New Hollanda. Tak, niektórzy narzekają, o New Holland, dziadostwo. No, ale zależy, jakie to ma doświadczenia z New Hollandem. Tak jak mówię, my mieliśmy na początku nieprzyjemną sytuację, bo nowy ciągnik i miał już awarię, ale nie sparzyliśmy się tym, tą sytuacją. Duże brawa dla dealera. I tak, co tu będę więcej wijał w bawełnę? Wszystko powiedziałem na temat tego ciągnika. Co pamiętam? Myślę, że wszystko powiedziałem, że prezentacja taka może nie za perfekcyjna się spodoba. Jak będziecie chcieli więcej, to tam z tyłu za mną stoją ciągniki dwa. Dwa kolejne mam w garażu. To będę starał się tam to prezentować. Jak będę widział, że jest duże zaangażowanie i że chcecie takie filmiki, dajcie znać, jakiś komentarz czy łapką w górę na motywacji. No ja się z wami żegnam, do następnego, cześć!